A że teatr polski zawsze tak wyglądał, a że ten dom zawsze tak wyglądał, Konopczyńskiego 4, gdzie ta słynna szkoła Mirosławy Wrześniowskiej, a teraz nie ma. A że zawsze brałyśmy na lichwę, a już nie możemy my z Profikredyt brać na lichwę, bo wsadzili nas do więzienia. A że on zawsze tak wyglądał, ten budynek, no jak był stary i jest stary i go nie zburzyli, to i tak wygląda, jaki wyglądał. Ale sytuacje się zmieniają.